Oscyloskop. Na osi X jest odłożony czas, na osi Y ciśnienie powietrza albo położenie membrany głośnika. Sygnał analityczny. Na osi Y jest to samo co w oscyloskopie, czyli położenie membrany głośnika, a na osi X jest transformata Hilberta tego sygnału. Wyjaśnienie, czym jest transformacja Hilberta, znajdziecie w jednym z moich starszych filmików po angielsku. Sonogram albo spektrogram na osi X ma czas, a na osi Y ma częstotliwość, natomiast intensywność koloru pokazuje amplitudę sygnału o tej częstotliwości. Czyli im ciemniejszy kolor, tym silniejszy jest sygnał o tej częstotliwości w danym momencie czasu. Spektroskop też pokazuje amplitudę funkcji częstotliwości, ale nie ma osi czasu, za to zmienia się na żywo z czasem. Pokazałem go w dwóch skalach. Logarytmicznej, która odpowiada skali muzycznej, oraz liniowej, na której łatwo jest dostrzec, że większość dźwięku składa się z pewnej częstotliwości bazowej i jej wielokrotności. O.